Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Akademii Spółek Kapitałowych. Dzisiaj przed nami dyskusja dotycząca sztucznej inteligencji. Będziemy rozmawiać o tym, jaki wpływ rozwój sztucznej inteligencji ma na prawo spółek oraz na rynki finansowe. Przedstawię Państwu moderatorkę dzisiejszego spotkania. Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę doktorską wyróżnioną przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w 2017 roku. Absolwentka studiów Master of Laws LLM na Berkeley Law School. Research Fellow Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego imienia Maxa Plancka w Hamburgu. Visiting Scholar na Berkeley School of Law oraz Associated Researcher European Banking Institute. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek i prawie zobowiązań. Obecne zainteresowania naukowe poświęca przełomowym wyzwaniom stawianym paradygmatom prawa prywatnego przez rozwój technologiczny oraz przemiany społeczne. Aniu, oddaję Ci głos. Dziękuję serdecznie za oddanie głosu i też organizatorom za powierzenie mi tej dzisiejszej funkcji moderatorki panelu. Jest mi bardzo miło, że będę miała przyjemność gościć znakomitych panelistów. Dzisiaj trochę w okrojonym składzie względem tego, co planowaliśmy, ale myślę, że dyskusja mimo tego zapowiada się bardzo interesująco. Zanim przystąpię do krótkiego przedstawienia dzisiejszych panelistów, chciałabym przede wszystkim serdecznie przywitać licznie dzisiaj zgromadzonych studentów, którzy dzisiaj są grupą docelową tego panelu. To właśnie dla studentów dzisiaj tutaj się zebraliśmy, żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji, więc myślę, że mogę tutaj w imieniu wszystkich panelistów serdecznie studentów na tym wydarzeniu przywitać. Jeżeli chodzi o dzisiejszych trzech panelistów, to witam serdecznie pana profesora Krzysztofa, przepraszam, Jajugę, profesora nauk ekonomicznych, wykładowcę, dzień dobry panie profesorze, zarówno na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jak i na Politechnice Warszawskiej, której jest również profesorem honorowym. Zainteresowania pana profesora oscylują wokół tematyki finansów, zarządzania ryzykiem i statystyki. Bardzo się cieszę, że w ramach dzisiejszego wydarzenia, które zasadniczo jest wydarzeniem organizowanym przez jakby środowisko prawnicze i też przede wszystkim skierowane do studentów prawa, mamy przyjemność gościć ekonomistę. W dzisiejszych czasach koncepcja odizolowania się zarówno praktyki prawniczej, jak i nauk prawniczych od nauk ekonomicznych jest zupełną abstrakcją i niemożliwe, w związku z czym myślę, że takie trochę interdyscyplinarny nasz dzisiejszy skład panelu jest jak najbardziej wskazany i na miejscu. Następnie chciałabym powitać w ramach naszego panelu pana mecenasa Jakuba Deruskiego, który pracuje w kancelarii SKS Legal, zajmując się zagadnieniami regulacyjnymi rynku finansowego, chyba też, tak jak rozumiem, w szczególności zagadnieniami z obszaru fintech. Zbierał wcześniej doświadczenie w innych renomowanych kancelariach, ale co budzi też zainteresowanie i na pewno dzisiaj może do tego wrócimy. Zdobywa też doświadczenie pracując dla naszego regulatora rynku finansowego, czyli w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Witam serdecznie. Dobrze, dziękuję za takie przedstawienie. I witam również pana doktora Michała Nowakowskiego, który pracuje w dziale prawnym Citibanku.
Tutaj zaczynamy trochę światło. Ja bardzo wykorzystam, zaznaczę, że jakby nie występuję tutaj jako przedstawiciel banku i to są tylko moje osobiste opinie oczywiście. Jasne. Więc pan doktor Nowakowski jest założycielem, być może państwa tym osobom, które są zainteresowani tą tematyką fintechową, założycielem portalu FinRegTech. Komentuje też bardzo intensywnie na LinkedInie różne bieżące wydarzenia z zakresu regulacji rynku finansowego. Czasami jest tak, że zanim zdążę się dowiedzieć, że coś się z dokumentów unijnych pojawiło, pan doktor już to skomentował i przeanalizował na LinkedInie, więc tutaj też polecam śledzenie jego profilu w zakresie takich no, naprawdę bardzo bieżących informacji. Oczywiście interesuje się przede wszystkim innowacją finansową i jest też członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, tak? No teraz przy premierze akurat. Okej, dobra. To tutaj nigdy nie jestem pewna co do afiliacji tej grupy, ale wiem, że ona istnieje. Więc taki jest skład tego naszego dzisiejszego panelu. Jeżeli chodzi o samą agendę panelu, to oczywiście jest ona z założenia bardzo elastyczna. Nie mamy dzisiaj przeciwnie do sytuacji wykładu, jakiegoś określonego materiału do przerobienia i nie gonią nas też żadne slajdy, które musimy omówić. Niemniej chciałabym Państwu jakby tak mniej więcej naszkicować, wokół jakich zagadnień będziemy koncentrować naszą dyskusję i przede wszystkim jaka będzie chronologia jakby rozgryzania tego tematu sztucznej inteligencji na rynku finansowym i też być może, jeżeli nam się uda, w kontekście prawa spółek. Jak wskazuje sam tytuł naszej dzisiejszej debaty, to takim motywem przewodnim pytań, nad którymi będziemy się zastanawiać, jest jakby pojęcie zmiany. I to pojęcie zmiany będzie w oczywisty sposób dotyczyło takich dostrzegalnych zmian faktycznych, tak, które widzimy poprzez obserwację rynku finansowego, czyli krótko mówiąc, jakby obserwowane nowe zjawiska zastosowania sztucznej inteligencji na rynku finansowym, ale oczywiście będąc też w tym częściowo prawniczym gronie, będziemy chcieli pochylić jakby nad problematyką zmian, ale w kontekście regulacyjnym i prawnym. I tutaj taka trzystopniowa struktura tej naszej debaty będzie w moim takim wstępnym założeniu rozpoczynała się od pewnego rozpoznania stanu faktycznego i też wdrożenia się w tematykę sztucznej inteligencji na rynku finansowym, czyli rozpoznanie właśnie sytuacji, w których jakby stosujemy, tak, sztuczną inteligencję na tym rynku i być może identyfikacji też takich faktycznych zagrożeń, które się wiążą z tymi sposobami zastosowania. Następnie chciałabym przejść do problematyki metody regulacji, czyli nie tyle jeszcze treści samych regulacji, które nam się pojawiają, co chciałabym chwilę porozmawiać o tym, w jaki sposób, na jakim szczeblu unijnym, polskim i w jakim trybie tworzy się prawo dotyczące sztucznej inteligencji. Tutaj jestem bardzo ciekawa właśnie też spostrzeżeń prelegentów w tym zakresie, bo trudno ukryć, że jakby mamy do czynienia z tak wysoce dynamicznym obszarem, jeżeli chodzi o rozwój tych faktów i tego zastosowania, że regulacji prawnej jest bardzo ciężko nadążyć. Więc to będzie taki drugi element dotyczący metody regulacji. Natomiast w trzeciej części naszej debaty skoncentrujemy się już na właściwych jakby zagadnieniach będących przedmiotem tej regulacji. Tutaj oczywiście też całego spektrum nie będziemy w stanie pokryć, ale skupimy się na tych zagadnieniach uważanych też przez naszych dzisiejszych prelegentów za najciekawsze. Dwa słowa tylko jeszcze co do reguł gry, które obowiązują na tej naszej dzisiejszej debacie. My już je sobie wewnętrznie z panelistami ustaliliśmy.
Będę miała przyjemność zwracać się bezpośrednio z pytaniami do panelistów. Odpowiedź panelisty na pytanie otwiera oczywiście dyskusję, czy też przestrzeń do wypowiedzenia się przez pozostałych panelistów. Jednocześnie chciałabym się tutaj zwrócić do studentów. Myślę, że nie ma co odkładać pytań czy uwag na koniec tej naszej debaty do takiej klasycznej sesji Q&A. Bardzo prosiłabym o, jeżeli się pojawią jakieś pytania w trakcie, albo zgłaszanie się poprzez tą łapkę zoomową i wtedy, jeżeli będzie odpowiedni moment, to pozwolę sobie zwrócić się do takiej osoby, albo też wpisywanie pytań na czacie, bądź to bezpośrednio do mnie, bądź też na tym czacie ogólnym. Więc tyle co do spraw organizacyjnych i przystępując do tego jakby pierwszego obszaru tematycznego dotyczącego zastosowania sztucznej inteligencji na rynku finansowym, chciałabym niejako poczynić jeszcze takie pół kroku wstecz i poprosić może pana, przepraszam, pana profesora Jajugę o przybliżenie nam jako też takiego wstępu, tak, dla studentów tutaj, co rozumiemy tak naprawdę pod pojęciem sztucznej inteligencji, jakie są jej rodzaje i gdzie taki standardowy, przeciętny student prawa może się w swoim życiu codziennym zetknąć z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście dyskusja interdyscyplinarna. Ja też ostatnio się trochę tym zajmuję i ekonomia, czy tam nauki ekonomiczne, szerzej rozumiane, no zahaczają w dużym stopniu w tej chwili o po pierwsze psychologię, po drugie socjologię, po trzecie neurofizjologię, po czwarte właśnie nauki prawne, jak to się czasem mówi, i tak dalej, już nie mówię o matematyce czy informatyce. Czy to jest ważne? I druga rzecz, która też mnie interesuje, to są te zmiany technologiczne. I może ja zacznę odwrotnie, bo pani tutaj poruszyła dwa zagadnienia. Można zacząć na razie od tego, gdzie można spotkać tak zwaną sztuczną inteligencję. Mówię tak zwaną, bo tutaj są dylematy, jeśli chodzi o terminologię. Ja za chwilę do tego przejdę, ale najpierw powiem po prostu, jak ja widzę sztuczną inteligencję na rynku, czy te wszystkie innowacje na rynku finansowym. Kiedyś się zastanawiałem, jak to najlepiej podzielić i oprócz takich klasycznych miejsc, jak na przykład systemy płatnicze, jak na przykład tak zwany insurtech, czyli zastosowanie przy sprzedaży ubezpieczeń. Dla mnie tym najważniejszym działem, najbardziej zaawansowanym, to jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Tam potrzebna jest najbardziej jakby ta ekspertyza, najbardziej ten mózg ludzki. I kiedy się zastanowiłem nad tym całym procesem, to uważam, że można takie cztery etapy tego procesu podejmowania decyzji jakby wyróżnić. Pierwszy etap to jest, musimy pozyskać dane. Tak, musimy na podstawie jakichś danych podjąć decyzję i tutaj wkracza big data, ale to może później jeszcze będzie okazja powiedzieć. Druga rzecz, to trzeba te dane przeanalizować i na tej podstawie podjąć decyzję. I tu właśnie wchodzi ta sztuczna inteligencja najczęściej, czyli jako taka metoda analizowania tych danych w pewnym sensie. Po trzecie, później jeśli już wiemy, jak podjąć decyzję, no to trzeba ją implementować jakoś, czyli zastosować w praktyce. Na rynku finansowym w tej chwili to znajduje największy wyraz poprzez handel algorytmiczny. To znaczy handel instrumentami finansowymi, które dokonują komputery. No oczywiście nie komputery same, tylko algorytmy, które człowiek zaprogramował, rzecz jasna, ale dzieje się to w tej chwili już bardzo wysoką częstotliwością. Ta częstotliwość sięga, no cokolwiek by to dla Państwa nie oznaczało, ale nawet nanosekund. Tak, nanosekunda to jest, no to możemy sobie tak popatrzeć, milisekunda to jest 1000. Mikrosekunda to jest 1 milionowa, czyli nanosekunda to jest 1 miliardowa sekundy. Cokolwiek by to nie oznaczało, tak? No więc niewyobrażalna rzecz, ale tak się rzeczy się robi na rynkach i chcę powiedzieć, że co dla mnie też ma pewien kontekst no, wątpliwy, jest taki wyścig zbrojeń troszeczkę, tak? To znaczy chcemy mieć lepszą technologię, szybszą, no bo chcemy wyprzedzić konkurenta. Ja mówię chcemy, mówię jako my, ale tu mówię tylko o świecie. I trzecia, czwarty wreszcie, ostatni punkt. No jak już dokonaliśmy tej transakcji, no trzeba ją jakoś zaraportować. Przecież te dane są gromadzone. No i tutaj jednym z większych, bardziej przełomowych rzeczy jest to już nie jest sztuczna inteligencja, tak bym tego nie zaliczał,
ale to jest system raportowania, który jest oparty na łańcuchu bloków. Państwo pewnie studenci znają, bo to w tej chwili jest hit od pewnego czasu, znają inwestowanie w tak zwane kryptowaluty. Tak zwane, bo znowu słowo waluta tu jest niedopuszczalne w sensie formalnym. Ale wiemy, o co chodzi. Bitcoin jest, jest Ethereum, jest Ripple, jest Litecoin. No i jest jeszcze z 5000 innych, ale to są, podejrzewam, troszkę takie fejkowe rzeczy, te inne. Natomiast o co chodzi? Że na blockchainie, czyli na tym systemie, w którym działa Bitcoin, oparty jest system raportowania dzisiaj wielu rzeczy. Nawet takich rzeczy jak kontrakty. To zaczyna być stosowane coraz szerzej. No tutaj pewnie właśnie panowie, którzy się znają na tym, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o jakby te aspekty regulacyjne, poza tym, że mniej więcej wiem, jakie są regulacje, właśnie to jest chyba pewien problem, na ile te rzeczy mogą być jakby dopuszczone w sensie legalności. Chociażby na przykład coś takiego jak raportowanie transakcji w blockchainie dotyczących sprzedaży nieruchomości i pytanie, jak do tego się ma rola notariusza w przyszłości właśnie. To tak przy okazji mówię, bo to są te przemiany. Czyli to są te cztery jakby procesy, ale nie we wszystkich jest sztuczna inteligencja. I teraz troszkę jak pani tu zapytała, co to jest sztuczna inteligencja, i to jest trudne pytanie. Ja pamiętam moje pierwsze kontakty ze sztuczną inteligencją, znaczy z czymś, co się nazywa sztuczną inteligencją. Wtedy to nazywano na przykład tak zwane rozpoznawanie obrazu, pattern recognition. No to były jeszcze niestety, no właśnie mówię niestety, bo to wiele lat upłynęło, to były tak naprawdę lata 80., a nawet końcówka lat 70., kiedy zaczynałem jakąś tą swoją pracę naukową. I pierwsza moja konferencja zagraniczna to była konferencja, na którą wyjechałem. Nazywała się, to był 1985, nazywała się ta konferencja Artificial Intelligence in Business and Management. Czyli to, o czym my tu mówimy w zasadzie, może my mówimy o rynku finansowym bardziej, ale tam był business and management, czyli szeroko rozumiany. Jakie tam były rzeczy rozpatrywane? Przecież tam nie były rozpatrywane rzeczy, o których się dzisiaj mówi, bo nie było technologii, która by mogła w tak krótkim czasie te rzeczy liczyć, opracowywać i tak dalej. Tam były po prostu metody, które wykraczały poza klasyczne metody analizy danych. Czyli metody takie, no ja dzisiaj to bym zaliczył do metod właściwie statystycznych, ale dość zaawansowanych metod statystycznych. I sprowadzało się to generalnie do tego, że jest to koncepcja, gdzie można szybciej, lepiej opracować dane, ale nie do końca jeszcze mamy narzędzia. Czytaj szybkość komputera i szybkość przesyłu informacji. I teraz zakończę to może tym, bo pani pytał te rodzaje sztucznej inteligencji. Tu bardzo trudno by to było podzielić, ale ja taki podział gdzieś tam wziąłem z jednej ze źródeł, który wyróżnia jakby cztery typy sztucznej inteligencji w kolejności. Ten pierwszy typ nazywa się reaktywny. To znaczy wtedy jest tak, mówi się, że ten komputer, będę używał słowa komputer, przepraszam, jestem staroświecki, bo dzisiaj to dla wielu młodych osób, którzy siedzą, niedługo słowo komputer przestanie istnieć, a za jakiś czas i słowo smartfon przestanie istnieć, ale to jest inna sprawa. Więc te reaktywne to jest tak, że ten komputer nie pamięta tego, co się stało, on tylko realizuje pewien algorytm, który mu się zada. Czyli jeśli pojawia się pewien impuls, to on reaguje według pewnych zasady, ale nie pamięta, co robił w przeszłości. I tutaj jako przykład, ja trochę nawet zaskoczony tym, jako przykład podaje się Deep Blue. Nie wiem, czy państwo jesteście młodzi, więc możecie nie pamiętać, bo to już kilkanaście lat temu było. Deep Blue to był, no, słowo komputer, znowu to było więcej tych komputerów, które ograło Garry Kasparowa, tak? Garry Kasparowa, czyli mistrza świata w szachach. Później, kilka lat później, to znowu inny komputer ograł mistrza świata w Go, tak? Czyli w tą taką bardziej skomplikowaną grę. No i o co to chodziło? Chodziło o to, że tam było nieskończenie wiele możliwych kombinacji, które trzeba było przetworzyć i podjąć decyzję według pewnego algorytmu. Ale ten Deep Blue nie pamiętał tego, co był. On po prostu przed każdym jakby ruchem zerował, to znaczy, bo nie tyle zerował, co nie miał tej pamięci, tylko rozpatrzył w przód, co się może dalej dziać, jakie kombinacje. I to jest ten pierwszy rodzaj, gdzie w zasadzie, jeśli mamy algorytm, to stosujemy. Drugi rodzaj to jest to, co dzisiaj mówi się, że jest sztuczną inteligencją, to znaczy jest tak zwana ograniczona pamięć. Znaczy chodziłoby tu o to, że na podstawie, no komputer modyfikuje program, czy parametry tego programu na podstawie informacji, które dostaje. I takim najbardziej chyba znanym przykładem, tak mi się wydaje przynajmniej, jest tak zwana sztuczna sieć neuronowa. Tutaj zwrot sieć neuronowa jest trochę na wyrost, dlatego dodaję słowo sztuczna, bo to nie ma nic wspólnego z siecią neuronową, czyli tym, co jest w mózgu. To na początku, dawno temu, miało symulować pracę mózgu, a sprowadziło się to tutaj w ekonomii, finansach, do tego, że mamy dość skomplikowany algorytm nieliniowy, który pozwala nam przekształcić pewne dane wejściowe
dane wyjściowe tak, żeby one były najlepiej dopasowane. I teraz jeśli pojawiają się nowe dane, to on adoptuje się od razu do tego. I te sieci, te tak zwane sztuczne sieci neuronowe są już bardzo powszechnie stosowane dzisiaj. Na przykład chociażby, nie wiem, przy analizie ryzyka kredytowego, czyli przy sytuacji, kiedy mamy przydzielić kartę kredytową, przyznać kartę kredytową, czy przy kredyt w ogóle, no i teraz chcemy zbadać, czy do której klasy wpadnie ten potencjalny kredytobiorca. Czy do klasy takiej, że on spłaci kredyt, czy takiej, że nie spłaci, albo ewentualnie tak zwana szara strefa pomiędzy. No i takie rzeczy są stosowane to od wielu lat. Ja znowu miałem jakiś przypadek robienia tego właśnie już tak 16 lat temu, gdzie robiliśmy taką sztuczną sieć neuronową na olbrzymiej ilości danych. To było kilkadziesiąt tysięcy danych. I do tego, żeby to zrealizować, proszę Państwa, trzeba było wydzierżawić czas na superkomputerze Cray. Był taki kiedyś superkomputer Cray. Znaczy on dalej chyba jest, ale to już jest inna bajka. I ten superkomputer Cray jest pewnie 30 razy wolniejszy niż procesor Państwa smartfona. Tak? Czyli to wtedy było zupełnie... I wreszcie kolejna rzecz, trzeci rodzaj sztucznej inteligencji, to jest to, czego jeszcze chyba nie ma. To znaczy, to jest taka, ta druga strona, czyli ten komputer, nazwijmy to tak, on rozumie potrzeby inteligentnych podmiotów, czyli ludzi. Czyli w miarę jak jest kontakt z tym człowiekiem, to on zaczyna go rozumieć. Niektórzy używają słowa sztuczna inteligencja emocjonalna dla tego etapu. No i wreszcie czwarty rodzaj, który jest gdzieś tam w dalekiej perspektywie, jeśli w ogóle będzie, no to się mówi, że po pierwsze posiada inteligencję ludzką, ale ponadto ma świadomość siebie samego. Przepraszam, używam słowa siebie samego w odniesieniu do komputera czy do jakiejś tam istoty niematerialnej. Czyli wtedy po prostu on rozumie siebie i może siebie analizować i zmieniać swoje działania, ale nie na podstawie algorytmu takiego prostego, tylko na podstawie właśnie adaptowania się do sytuacji. Czyli takie byłyby te cztery, jak się uważa, rodzaje. Jesteśmy na pewno w tej fazie drugiej. Jest to bardzo powszechne i te narzędzia są stosowane, no przede wszystkim dla mnie, to jest przede wszystkim analiza danych różnego rodzaju. Danych nie tylko liczbowych, ale danych na przykład dotyczących danych, które pochodzą ze zdjęć satelitarnych, co Państwo też znacie, bo przecież ci wielcy korzystają, znaczy przez wielcy rozumie, no te firmy big techowe, tak zwane typu Alibaba, typu Tencent, typu Amazon, typu Alphabet i tak dalej, prawda? Czyli to właściwie byłoby tam to największa w tej chwili, największy obszar zastosowań. Wykorzystanie wszelkiego rodzaju danych, nie tylko liczbowych, nie tylko tekstowych, ale właśnie danych takich na przykład jak dane, które pochodzą z Państwa smart lodówki, tak? Powiedzmy, że coś takiego mamy, albo takie rzeczy są. I ta smart lodówka informuje, do sieci podaje informację, że już nie ma żadnego piwa w środku. Ja przepraszam, że ja troszeczkę używam takich przykładów, no może taki story buduję, ale myślę, że tak się dzieje jednak. To może się wydawać, że to jest abstrakcyjne, ale to się dzieje i to się dzieje coraz szybciej. To ja może na tyle skończę, żeby tutaj nie dominować. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli tą dyskusję będziemy tam kontynuować w przyszłości, na pewno ja będę chciał troszkę powiedzieć o stronie etycznej jeszcze, tak? Ale to nie w tej chwili. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten no taki bogaty wstęp, który już nakreślił nam bardzo wiele ciekawych wątków. Pan mecenas się zgłosił. Panie mecenasie, proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem właśnie wszystkim Państwu podziękować za możliwość udziału w tej dyskusji i w tak zacnym gronie. I też drobnym słowem erraty, bo pan profesor wskazał na wiele zastosowań sztucznej inteligencji, ale też trzeba spojrzeć się tak prawdzie w oczy. Sztuczna inteligencja jest bardzo modna w tej chwili, tak jak modny był w pewnym momencie blockchain. A co, gdzie znajduje zastosowanie sztuczna inteligencja, żeby tak być w stanie sobie to jakkolwiek uzmysłowić? Ona pozwala nam zastąpienie prostych procesów. Przede wszystkim praca, może od drugiej strony podejdźmy, jeżeli chodzi o pracę nad sztuczną inteligencją, ona jest o tyle ciekawa, że pozwala nam na spojrzenie na jakby podstawowe, elementarne czynności, które my wykonujemy w ramach poszczególnych procesów. To znaczy właśnie jak w przypadku handlu algorytmicznego, na handel algorytmiczny, czy to w ogóle handel, w ogóle, jeżeli szeroko pojęty instrumentami finansowymi, składa się bardzo dużo elementów.
czyli nie wiem, przyjmowanie zleceń, wykonywanie zleceń, analiza danych w związku z optymalizacją oferty, dostosowywanie tych ofert i przekazywanie tych ofert na przykład interesariuszom, przez tworzenie testów odpowiedniości, czyli tak zwanych testów tego jakby weryfikujących wiedzę uczestników, w związku z czym jeżeli chodzi o sam handel algorytmiczny, to też trzeba spojrzeć, ale jest inne zastosowanie sztucznej inteligencji, tak jak właśnie sam profesor wspomniał na sam koniec, tak, to często ogranicza się, wykorzystywanie sztucznej inteligencji ogranicza się do zastąpienia bardzo prostych procesów, właśnie na co mamy ochotę, na przykład z lodówki, czyli jakby dokonanie analizy na podstawie kilku zebranych danych tego, jaki trend w tej chwili, że tak powiem, trend konsumencki można wyznaczyć. Więc tak jak bardzo jestem zwolennikiem, żeby jak najwięcej mówić o sztucznej inteligencji, to trzeba mówić też mówić wprost. Na razie no my człowieka tym nie zastępujemy. My zastępujemy pojedyncze czynności i optymalizujemy czynności, które przez człowieka mogą być wykonywane, a które wykonywane są szybciej i znacznie sprawniej przez maszynę. Właśnie tak jak zostało już wcześniej wskazane, handel algorytmiczny jako tak naprawdę uwzględniający potężną, jako proces uwzględniający potężną liczbę zmieniających się względnych, które potrzebują być permanentnie analizowane i pod które dostosowywane są tak naprawdę i tak naprawdę, które dostosowują siebie oraz dostosowują efekty swoich działań do danych, które są pokazywane, to jest wskazanie tak naprawdę zastąpienie człowieka w zakresie czynności, których on nie byłby w stanie tak efektywnie wykonywać, jak jest w stanie to wykonywać maszyna. Ale jednocześnie do tego wszystkiego, czy do właśnie podejmowania decyzji ostatecznie, powinna być, a jak naprawdę w zasadniczym zakresie, przynajmniej w zakresie obowiązków prawnych, powinien i musi być zaangażowany człowiek. Więc tak słowem wstępu z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak mogłabym jeszcze w tym kontekście dodać taki krótki swój komentarz. Wydaje mi się, że tutaj pan mecenas zwrócił uwagę na bardzo istotny taki element czy problematykę związaną z całą dyskusją, która się toczy wokół sztucznej inteligencji, w której często niejako zachodzą na siebie i trochę przez to stają się takie niewyraźne te płaszczyzny debaty dotyczące tego, co aktualnie jest możliwe i jak być może należałoby to objąć regulacją, a debaty tego, co może być możliwe w przyszłości. I tutaj to jest trochę taki problem, który ja osobiście w tym moim obszarze zainteresowań, czyli bardziej leżących w zakresie prawa spółek i sztucznej inteligencji i tutaj tej tezy bardzo często już na wstępie absolutnie krytykowanej, czyli możliwości zastąpienia członków zarządu sztuczną inteligencją, to też jest często taka uwaga, no ale to teraz nie jest możliwe. I oczywiście jakby na chwilę obecną być może możliwe to jeszcze nie jest, natomiast jakby patrząc na to od strony naukowo-badawczej, to nie powinno wykluczać oczywiście rozważań co do tego, ponieważ i tak tutaj zawsze prawo trochę będzie gonić za rzeczywistym rozwojem, który jest taki szybki, to nie powinno jakby stawać na przeszkodzie rozważaniom co do tego, że gdyby było możliwe od strony technologicznej, to jak powinniśmy nasz system prawny do tego dostosować. Więc to tylko taka krótka uwaga właśnie do rozdzielenia trochę tych sfer faktycznej, technicznej możliwości, a naukowo-przyszłościowej debaty od tego, jak pewne zjawiska zaadresować. I pozostając na chwilkę jeszcze w tym obszarze faktycznego zastosowania sztucznej inteligencji, chciałam jeszcze pana doktora Nowakowskiego poprosić może o zarysowanie nam ze swojej takiej perspektywy praktyka na rynku finansowym. Gdzie jeszcze, bo oczywiście o kilku jakby możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji już dzisiaj powiedzieliśmy. Czy pan doktor chciałby uzupełnić jeszcze i wskazać jeszcze jakiś obszar, gdzie widzimy albo w bardzo niedalekiej przyszłości zobaczymy w sektorze finansowym sztuczną inteligencję?
Jasne, bardzo dziękuję. Na początek chciałem jeszcze tylko pozdrowić jednego kolegę doktora, mecenasa z warszawsko-krakowskiej kancelarii, który cały czas próbuje mnie rozśmieszyć i przysłuchuje się tej naszej debacie. Więc Wojtku, pozdrawiam. A teraz odpowiadając na to pytanie, to trzeba sobie tak naprawdę podzielić to na dwie sfery. Pierwsza sfera to jest taka sfera, bym powiedział, nazwijmy to organizacyjna, wewnętrzna, jeśli chodzi o sektor finansowy. I tutaj rzeczywiście można kilka dodatkowych przykładów pokazać, chociażby tak, sztuczną inteligencję, a w ogóle jeszcze może taka mała dygresja a propos tej samej definicji sztucznej inteligencji. Ja się nie czepiam, jeżeli ktoś mówi na przykład na uczenie maszynowe, uczenie głębokie, sztuczna inteligencja, czy nawet na jakieś podobne metody statystyczne, które gdzieś tam są ujęte na przykład w definicji sztucznej inteligencji przy projekcie rozporządzenia, z tego względu, że uważam, że musimy po prostu jak najwięcej na temat tych nowych technologii mówić, uczyć, edukować ludzi. Jeżeli ludziom odpowiada mówienie, że jest to sztuczna inteligencja, niech tak będzie. Z punktu widzenia definicji prawnej, to już jest troszeczkę też inna dyskusja o tym, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo uważam, że w obecnym kształcie ta definicja zaprezentowana przez komisję jest troszeczkę chyba zbyt daleko idąca, ale to mówię, to jest na oddzielną dyskusję. I teraz wracając jakby do tego, gdzie można to wykorzystać, to tak, sztuczną inteligencję można wykorzystać przykładowo w systemach AML-owych, czyli na przykład do analizowania, czy są transakcje podejrzane. Możemy bardzo w podobny sposób wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję w kontekście na przykład oceny czy wyszukiwania transakcji podejrzanych czy oszukańczych. Możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby modelować sobie określone ryzyka, oceniać te ryzyka, oceniać prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Poza tym w kwestii takiej też organizacyjnej no, są różnego rodzaju możliwości, jeśli chodzi o na przykład wspieranie podejmowania określonych decyzji, nawet decyzji zarządczych. Oczywiście odpowiedzialność za podjęcie konkretnej decyzji zarządczej nadal będzie spoczywała na człowieku, ale oczywiście te bardziej zaawansowane systemy, analizując te bardzo duże zbiory danych, o których mówił też pan profesor, no mogą istotnie wspierać ten właśnie proces decyzyjny człowieka. Poza tym są jeszcze takie kwestie organizacyjne, niezwiązane ściśle z sektorem finansowym, ale mogą być przecież sytuacje, w których sztuczną inteligencję wykorzystuje się na przykład do rekrutacji pracowników, dokonywania jakiejś oceny tych pracowników. Od razu tutaj trzeba zaznaczyć, że tego typu systemy będą prawdopodobnie podlegały bardziej takim ostrzejszym wymogom czy ostrzejszym rygorom, jeżeli to projektowane rozporządzenie rzeczywiście wejdzie w życie. No i jest jeszcze kilka innych opcji, które byśmy mogli wymieniać, ale teraz bym przeszedł jeszcze do takiej sfery zewnętrznej. Czyli tak naprawdę w sektorze finansowym możemy... Aha, no jest jeszcze kwestia oceny zdolności kredytowej oczywiście. To jest takie troszeczkę na pograniczu kwestii wewnętrznych i zewnętrznych, no bo z jednej strony pozwala to na wycenę czy ocenę ryzyka kredytowego dla danej instytucji, no a z drugiej strony ma bezpośredni skutek dla człowieka, czyli dla tego potencjalnego kredytobiorcy, no bo ten algorytm w jakiś tam sposób albo tą decyzję automatycznie podejmuje, albo przynajmniej przygotowuje jakieś uzasadnienie dla na przykład analityka kredytowego, który taką decyzję ostatecznie wydaje. Natomiast jeszcze w sektorze finansowym można sobie wyobrazić kilka innych rozwiązań. Przykładowo mogą być wykorzystywane chatboty. One zazwyczaj nie są jakoś bardzo zaawansowane, ale są stosowane raczej do prostych czynności czy prostych kontaktów z klientem. Mogą one być wykorzystywane przecież do rozpatrywania prostych reklamacji. Oczywiście w przypadku na przykład takich bardziej zaawansowanych, bardziej złożonych problemów, no to oczywiście tutaj musi być ten udział człowieka. Problem z tego typu rozwiązaniami, które gdzieś tam wchodzą w bezpośrednią interakcję z człowiekiem, jest taki, że no, powiedzmy, że na przykład przetwarzanie języka naturalnego w tej chwili nie jest aż tak bardzo zaawansowane, to po pierwsze. Po drugie, te algorytmy, które są stosowane, są, bym powiedział, nie mają czegoś takiego jak myślenie kontekstowe też, tak? Czyli nie mogą tak naprawdę wyłapywać kontekstu, który bardzo często może mieć też znaczenie właśnie w rozmowie z drugim człowiekiem. No i dlatego jakby też wydaje mi się, że jeszcze tak bardzo popularne to rozwiązanie nie jest. Poza tym mamy kwestię wykorzystania AI przy profilowaniu klientów.
No tutaj już pan profesor wspomniał na temat robodoradztwie, czyli tym doradztwie inwestycyjnym z użyciem AI. To też jest oczywiście bardzo przyszłościowe rzeczywiście rozwiązanie. Niestety u nas w Polsce jeszcze niezbyt popularne, ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że w zeszłym roku pojawiło się stanowisko, które wiele rzeczy wyjaśnia, no to rzeczywiście gdzieś sektor finansowy zacznie dostrzegać ten potencjał. I rzeczywiście jakoś to też ruszy ten rynek kapitałowy. To taka trochę dygresja a propos właśnie jakby stanu też rynku kapitałowego i gdzie technologia może tak naprawdę bardzo, bardzo mocno pomóc. No i pewnie jest jeszcze kilka innych zastosowań, o których byśmy sobie mogli powiedzieć. Najczęściej one będą jednak mimo wszystko wykorzystywane po tej stronie, powiedzmy, backendowej, czyli tej takiej wewnętrznej w danej instytucji finansowej i one będą wspierały te procesy właśnie takie backendowe, które trudne są do efektywnego przeprocesowania przez człowieka ze względu na to, że powinny być te decyzje na przykład podejmowane w bardzo krótkim czasie w oparciu o bardzo duży zestaw informacji. I choćbyśmy byli najlepszymi analitykami na przykład finansowymi czy analitykami w zakresie AML, no to nigdy nie osiągniemy takiego poziomu do, może szybkości, efektywności, to też jest czasami pytanie, ale szybkości w zakresie podejmowania decyzji, a często to jest kwestia tego, czy przeprocesujemy daną płatność, która jest na przykład potencjalnie podejrzana, czy też nie. No więc w czasach, w których mamy ogromne ilości danych, to już ja nawet nie wiem, czy to jest big data, to jest po prostu huge data, tak naprawdę, albo jeszcze inaczej można by było to nazwać. No i ta liczba tych danych coraz bardziej się pojawia. Do tego dochodzą różne wymagania w zakresie na przykład ochrony danych osobowych, które również też musimy gdzieś tam ewentualnie uwzględniać. No, człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego jakby moim zdaniem osobiście jest to, że sztuczna inteligencja w sektorze finansowym to jest po prostu absolutny mus. I w najbliższym czasie po prostu najzwyczajniej w świecie no, sektor finansowy będzie musiał dość mocno w tym kierunku iść. No i zresztą to jakby się pokrywa z tym, co unijni regulatorzy czy unijni prawodawcy mówią też, tak, również w kontekście sektora finansowego. Nawet jeżeli sobie na sekundkę, ja już skończę tą swoją wypowiedź, nawiązując troszeczkę do tej projektowanej regulacji, tego projektowanego rozporządzenia, zrobiłem sobie ostatnio taki wyciąg, ile razy pojawia się odniesienie na przykład do CRD, czyli tak naprawdę do pakietu bazylejskiego, który jest istotny z punktu widzenia banków i odnoszące się do kwestii na przykład organizacji wewnętrznej czy metodyki, czy BION tak naprawdę, no to okaże się tam, że tam jest chyba 8 albo 9 takich odniesień pełnych. No więc to pokazuje, że jakby sektor finansowy jest bardzo istotny. Znaczy inaczej, AI jest bardzo istotny w kontekście sektora finansowego. Bardzo dziękujemy. Myślę, że no, jesteśmy już na etapie, na którym możemy się przenieść w kierunku problematyki metody regulacji, którą też właśnie chciałabym przynajmniej krótko poruszyć. I chciałabym się zwrócić w tym miejscu do pana mecenasa Dorulskiego z pytaniem, być może też trochę nawiązaniem do własnych doświadczeń pracy u regulatora. Na ile jakby regulacja, taka szerzej pojęta, tak, regulacja sztucznej inteligencji, jaką widzimy też w rozmaitych wytycznych stanowiskach, nie tylko na poziomie oczywiście naszego polskiego regulatora, ale też unijnego regulatora, na ile ta problematyka tworzenia prawa przez organy administracji, tak, która jest oczywiście takim szerszym zjawiskiem w ramach problematyki tworzenia prawa w Unii Europejskiej, ale na ile właśnie w kontekście sztucznej inteligencji uważa pan, że regulator, no właśnie czy to unijny, czy nasz polski, jest odpowiednim jakby źródłem wiedzy i norm w zakresie sztucznej inteligencji. Czy to jest dobry kierunek, żeby źródłem tych regulacji w pewnym zakresie były organy nadzorujące, jak przykładowo we wspomnianej dzisiaj
we wspomnianym dzisiaj stanowisku KNF bodajże z listopada ubiegłego roku w sprawie robodoradztwa, które no, daje nam jakieś wskazówki tak co do spojrzenia naszego regulatora na te kwestie. Jakie jest miejsce właśnie regulacji sztucznej inteligencji w systemie prawnym i czy ten bardzo mocno krystalizujący się trend tworzenia takich norm właśnie w ramach pionu administracji, a nie takim stricte legislacyjnym, jest takim rozwiązaniem słusznym? Myślę, że też samo użycie terminologii tutaj bardzo dużo wskazuje nam na to, na nie tyle na temat słuszności tego rozwiązania, co tak naprawdę jego nieuchronności. To znaczy no KNF sam w sobie przede wszystkim pełni funkcje nadzorcze i powinien był pełnić te funkcje. No i teraz docieramy do punktu, dlaczego jakby mówimy o tym regulator. Ja się wcale nie oburzam, jeżeli chodzi o tutaj mówienie regulator, bo akurat przykład robodoradztwa jest idealnym przykładem tego, dlaczego powiedzenie o KNF-ie, że jest tylko i wyłącznie nadzorcą, jest delikatnie mówiąc nie do powiedzenia. To znaczy, jak spojrzymy na przepisy ustawy o obrocie i przepisy dotyczące samego właśnie na przykład handlu algorytmicznego, to idziemy do wniosku, że jeżeli chodzi o same zautomatyzowane przetwarzanie danych i bieżące i czynności, w których może być zastosowanie robodoradztwo, no tam przepisy, które jakby jak wyglądają przepisy, które to regulują? Regulują to przede wszystkim przepisy ogólne, regulują to przepisy sankcyjne, regulują to przepisy, które mówią o tym, że niektóre czynności mają być wykonane z należytą starannością, że dane podmioty nadzorowane mają spełniać odpowiednie obowiązki. No, obowiązki na przykład w zakresie testowania oprogramowania, obowiązki w zakresie raportowania, obowiązki w zakresie zakresu danych, źródeł danych, które są wykorzystywane. Więc jakby w tej sytuacji zostajemy podchodzimy do kwestii sztucznej inteligencji, jak do kwestii związanych z każdym innym oprogramowaniem. Jak i z czym zostajemy tutaj? No zostajemy tutaj z dużymi problemami, bo to nie jest takie oprogramowanie jak każde inne. Tak jak zostały już wskazane na wstępie kwestie związane ze zrozumieniem tego oprogramowania niejednokrotnie, czyli kwestie na przykład kwestii rozliczalności tego oprogramowania. Jest to osobny problem, w sensie zagadnienie zrozumienia na przykład w przypadku systemów machine learningowych, zrozumienia tych maszyn, zrozumienia języka, którym jakby one tworzą wewnętrznie sobie wytwarzają, nie pozwala nam na tak naprawdę odwzorowanie jeden do jednego każdego kroku, którego one dokonują i tak naprawdę musimy posuwać się do interpretacji. W związku z tym takie rzeczy jak obowiązki raportowe zaczynają być, no można powiedzieć, można powiedzieć, nie przystawać. W związku z tym w tej sytuacji należy spojrzeć na to właśnie, jak te przepisy stanowić. Ze swojej strony uważam, że tak jak rozporządzenie może być bardzo ciekawym krokiem teoretycznym, no to wydaje się, że stanowi głównie, nie wiem, jakąś formę rozpoczęcia dyskusji, jakiejś formy spojrzenia na zagadnienia istotne na rynku, bo jeżeli chodzi o system wewnętrzny, mamy znacznie większe, że tak powiem, problemy, bariery związane z rozwojem tej sztucznej inteligencji i bariery też operacyjne. No, to znaczy nie wszystkie na przykład podmioty będą chciały inwestować w samodzielne rozwijanie tych zagadnień. Też jak zostało wskazane, no jest to, dlaczego jest to przyszłość sektora finansowego, też dlaczego? Dlatego, że sektor finansowy ma po prostu najwięcej pieniędzy. W sektorze finansowym są największe środki na rozwój tego wszystkiego, ale też sektor finansowy często korzysta z zewnętrznych dostawców. W związku z tym na sztuczną inteligencję należy patrzeć też w kontekście na przykład zagadnień związanych z outsourcingiem i zmiany tychże przepisów. Więc tak jak z jednej strony problemem jest wprowadzanie ogólnie przepisów związanych z wprowadzaniem dotyczących sztucznej inteligencji, to też trzeba by spojrzeć szerzej jak na problem wprowadzania bycia sektora finansowania bardziej data-oriented i w związku z tym też być może bardziej elastycznego. W związku z tym też istotne jest spojrzenie na działania właśnie nadzoru i regulacji z perspektywy właśnie jakby możliwych działań nadzorców, regulatorów w tym zakresie. I tak jak wydawanie stanowiska jest bardzo istotnym zagadnieniem, to na pewno bardzo dużym usprawnieniem z perspektywy nadzorcy, tutaj nie mówię tego z perspektywy swoich doświadczeń,
częściowo tylko swoich doświadczeń w pracy w KNF-ie byłoby na przykład spojrzenie na jakby wprowadzenie takich, nie wiem, wiążących, nie wiem, że wiążących regulacji, co usprawnienie, jakby usystematyzowanie zagadnień związanych, kiedy mamy do czynienia z wytycznymi, kiedy mamy wytycznymi z rekomendacjami, kiedy z dobrymi praktykami. W praktyce jakby jest to jak najczęściej stosowane, znaczy wytyczne, rekomendacje mamy często, znajdują swoje oparcie w przepisach. Stanowiska jednakowoż są tak naprawdę efektem tak naprawdę bieżących wykładni przepisów. Więc tak jak wydaje się podejście, rozporządzenie, podejście unijne i odgórne wydaje się bardzo ciekawe i inspirujące, tak bieżące problemy powinny być rozwiązywane na poziomie tak naprawdę tych właśnie drobniejszych procesów, tych procesów istotnych, i takiej potencjalnej ewolucji tych przepisów właśnie w kontekście praktycznych zagadnień, z którymi sektor się spotyka. Czyli najpierw powinniśmy podejść do przepisów dotyczących, nie wiem, outsourcingu, zautomatyzowanego przetwarzania danych, podejmowania na ich podstawie decyzji, relacji z na przykład, nie wiem, RODO, prawa bankowego i przepisów tego typu, a dopiero potem uważam, by podchodzić od strony odgórnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, bo to, tak jak bardzo ciekawe dla rozwoju dyskusji, tak dla samego rynku dalej jest pewną formą, można powiedzieć, może być tak naprawdę jakby, nie powiem, że wprowadzeniem w błąd, co może być po prostu nieefektywne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze do, na tym samym gruncie, do doktora Nowakowskiego. Jak pan ocenia właśnie dynamikę i kierunki prac legislacyjnych też w kontekście swoich doświadczeń właśnie takiej grupy roboczej? Bo jeżeli spojrzymy sobie na całość jakby krajobrazu tworzenia prawa wokół sztucznej inteligencji, to na pewno każdy z nas może mieć takie trochę odczucie wręcz zagubienia jakby w wielości źródeł wytycznych i różnych grup też, tak, których prace w pewnym sensie na siebie nachodzą. Jaka jest rola właśnie tej grupy roboczej, jak rozumiem teraz, przy premierze? Czy my tak naprawdę, jakby zastanawiając się nad regulacją sztucznej inteligencji tutaj na polskim poletku, czy to w ogóle ma sens, czy tak naprawdę powinniśmy raczej przyglądać się inicjatywom unijnym i zakładać, że co do zasady ten temat będzie na szczeblu wyżej całościowo uregulowany? To znaczy tak, dzisiaj akurat dodałem swoje jakieś tam uwagi do prezentacji, która będzie na najbliższym spotkaniu w przyszłym tygodniu, właśnie na grupie do spraw sektora finansowego, bo też jakby w ramach tych grup są takie pomniejsze grupy czy podgrupy, które zajmują się na przykład właśnie jakimiś tam konkretnymi sektorami. Natomiast jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę do takich bardzo intensywnych prac w tym zakresie, bo tak naprawdę to będzie takie pierwsze spotkanie w ramach tej podgrupy, no ale oczywiście założenie jest takie, że będziemy challenge'ować również to, co jest na poziomie Unii Europejskiej. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj na chwilkę nawiązać do tego, co powiedział mecenas Derulski. To jest troszeczkę tak, my rozporządzenia na pewno potrzebujemy, bo potrzebujemy jakichś zharmonizowanych norm, zharmonizowanych przepisów dotyczących pewnych takich, bym powiedział, korowych obszarów, dotyczących nie tylko AI, ale też jakichś tam właśnie kwestii odporności cyfrowej, etc., etc. Tu się całkowicie zgodzę z tym, że potrzeba też jakichś jasnych wytycznych albo ujednolicenia jakby oczekiwań w kontekście na przykład wymogów sektorowych i tutaj z pewnością jakby wytyczne sektorowe, które mają się pojawić po stronie EBA chyba do końca tego roku, chociaż głowy sobie uciąć nie dam, być może to będzie 2020 rok, ale wiem, że równolegle jakby pracuje też nad tym nasz krajowy regulator, żeby takie wytyczne przygotować, no to takie rozporządzenie jako pewna taka baza. Pytanie, czy w tej formie, w jakiej ona obecnie została zaprezentowana, to jest okej, ale jest potrzebna. Natomiast rzeczywiście jakby biorąc pod uwagę to, że te przepisy w Unii Europejskiej coraz częściej mają charakter neutralnych technologicznie, to wytyczne, stanowiska, komunikaty, interpretacje, opinie będą jakby tutaj kluczowe. W kontekście czy to poszczególnych sektorów, czy w ogóle wymagań różnych prawnoregulacyjnych. I tutaj jakby się całkowicie zgadzam z tym, że to musi iść w kierunku miękkiego prawa, bo inaczej nie będziemy w stanie nad tym nadążać. Natomiast pewne rzeczy muszą być sztywno określone,
żeby nie było też wątpliwości, bo jednak coś takiego jak pewność prawna jest potrzebna nawet w tak bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w takim otoczeniu, w otoczeniu cyfrowym. Jeżeli chodzi o działania tej grupy, no to oczywiście to nie jest tak, że trzeba to pozostawić wszystko Komisji Europejskiej, Parlamentowi i Radzie i nic nie robić na poziomie krajowym, bo też zwróćmy uwagę na to, że jeżeli patrzymy na kwestie wymogów prawnych, czy w ogóle wszystkich kwestii prawnoregulacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji, to część rzeczy nie może być de facto regulowana przez Unię Europejską, ponieważ nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. Na przykład w kwestii, oczywiście, kwestia takiej odpowiedzialności cywilnej w zakresie znaczy ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej, no to one są pozostawione jednak mimo wszystko w dużej mierze państwom członkowskim. I teraz Unia Europejska w którymś momencie zaprezentowała, to był ten wcześniejszy projekt, zaprezentowało jakieś swoje pomysły dotyczące kwestii odpowiedzialności za systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. I tutaj mieliśmy jakby kwestię odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, ale zauważmy, że na przykład w tym drugim rozporządzeniu, tym ostatnim, już te kwestie dotyczące odpowiedzialności, no się kompletnie zniknęły, czyli tak naprawdę pozostaną one w gestii państw członkowskich, czyli to jest tak. Część tych rzeczy, my oczywiście będziemy starali się też challenge'ować, żeby były uwzględniony jakiś konkretny balans, ale także też interesy narodowe, tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie mogę się wypowiadać za całą grupę, mogę powiedzieć tylko to, co mi leży na sercu i to, co mi się wydaje, że jest istotne. Natomiast pozostaje również kwestia uregulowania pewnych kwestii pozostawionych właśnie tej sferze narodowej, czyli na przykład właśnie kwestie samej odpowiedzialności, prawda? Czyli tutaj też będą musiały być prowadzone określone prace. Są przepisy, na przykład w prawie bankowym dotyczącym oceny zdolności kredytowej, czy na przykład ten artykuł 105a, który gdzieś tam odnosi się pośrednio, powiedzmy, do kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji i tam też być może będzie potrzeba pewnych uzupełnień. Poza tym przepisy na przykład rozporządzenia są dość lakoniczne, jeżeli chodzi o kwestię tego trustworthy AI, które z punktu widzenia Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo potrzebne i z punktu widzenia na przykład sektora finansowego to również będzie istotne. I w związku z tym jakby pozostawienie tego całkowicie jakby tej kwestii, pozostawienie tej kwestii Unii Europejskiej czy organom i instytucjom Unii Europejskiej też chyba nie powinno być miejsca ze względu nawet na naszą specyfikę, tak? Każdy rynek, szczególnie rynek finansowy, jest inny i ma inne oczekiwania i inne potrzeby. Mam nadzieję, że to odpowiada na to pytanie. No, troszeczkę to rozszerzyłem, ale wydaje mi się, że to są ważne kwestie, nad którymi też trzeba przesiąść, też trzeba się nad tym zastanowić. Dobrze. Jasne. Super, bardzo dziękuję. I przechodząc już do tego naszego obszaru jakby treści regulacji, wydaje się, że kwestią, którą absolutnie tutaj trzeba wziąć przed nawias jakby w zakresie właśnie tej treści regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji, no to kwestia etyki, tak? To już się pojawiło tak naprawdę w wypowiedzi wszystkich panelistów dzisiaj. I chciałabym no, na wstępie tutaj zwrócić się do pana profesora Jajugi też jakby z pytaniem, no właśnie, jak istotne jest zaadresowanie w ocenie pana profesora tej kwestii właśnie też przez regulację prawną. Czy pan jako ekonomista widzi taką potrzebę, czy jest to raczej obszar, którym powinniśmy w taki bardziej sposób ogólny obciążyć samych użytkowników, jakkolwiek ich określimy, sztucznej inteligencji, czy jednak wydaje się, że jest to kwestia jakby na tyle istotna, która też jednak w taki bardziej szczegółowy sposób wymaga normatywnego ukształtowania wprost? Tak, no nie chcę tu mówić rzeczy, koledzy mnie skorygują, jeśli z punktu widzenia regulacji prawnych coś powiem źle, ale mi się wydaje tak, że ja też uczę etyki rynków finansowych, a też etyki badań naukowych notabene, ale to jest inna sprawa. No i tam generalnie jest taka zasada, że jeśli ktoś postępuje niezgodnie z prawem, to postępuje nieetycznie. Ale jeśli ktoś postępuje zgodnie z prawem, nie znaczy, że postępuje etycznie. No i to były przypadki przecież na przykład związane z kryzysem, tym wielkim kryzysem finansowym, teraz 2007-2008, ale nie tylko, że
no, nie udowodniono wielu rzeczy, że to było zgodne z prawem, ale było to na szkodę tego człowieka. Także mi się wydaje, że tutaj zdarza się tak, że jeśli się widzi pewne zachowanie nieetyczne, czy potencjalne zachowanie nieetyczne, one mogą być pewnym źródłem, tak mi się przynajmniej wydaje, do tego, żeby zacząć to też regulować. Tak? I tak, to jest taka pierwsza rzecz. No, druga rzecz jest oczywiście taka, że jest taka, końcowym użytkownikiem regulacji prawnych jest właśnie człowiek, to znaczy jest ten użytkownik, czyli jeśli jesteśmy na rynku finansowym, no to jest ten inwestor. Na przykład jeśli się mówi o regulacjach w zakresie raportowania finansowego, to dla kogo są te regulacje? Dla kogo ma być ustawa o zakresie sprawozdawczości finansowej? No nie dla księgowych przecież. Ona jest dla tego inwestora, który poprzez patrzenie na sprawozdanie finansowe, czyli teraz się mówi szerzej raport finansowy, wie, czy może danej spółce pożyczyć pieniądze poprzez zakup obligacji, ewentualnie stać się współwłaścicielem. Czyli ten, dla mnie ten końcowy użytkownik, tutaj panowie mówili zupełnie słusznie o tym robodoradztwie. Ja nie jestem fanem robodoradztwa, wbrew pozorom. Znaczy ja uważam, że trzeba mieć szacunek dla wielu postępów w zakresie sztucznej inteligencji, ale bez przesady. Czyli to tak zwane robodoradztwo to jest troszeczkę tak, jak jest doradztwo choćby medyczne, tak? Tak zwany doktor Watson. Czyli rzeczywiście to, co któryś z panów powiedział, że ten komputer, ten system potrafi przetworzyć w bardzo krótkim okresie olbrzymiej ilości danych, bazując też na pewnej historii, prawda? Natomiast tym końcowym decydentem powinien być jednak człowiek, a więc doradca finansowy, ewentualnie sam inwestor, który no widzi, jakie są możliwe scenariusze i wtedy podejmuje decyzję. Czy wydaje się też przetworzenie regulacji dotyczących konkretnych rzeczy, tam jest bardzo wiele tych rzeczy, ale warto też, i tak się pewnie robi, zasięgnąć opinii tego odbiorcy, tego, dla kogo te regulacje mają być, komu mają być potrzebne. Ja patrzę na przykład, że wiele powstaje regulacji, powstało po wpadkach dotyczących zarządzania ryzykiem właśnie, chociażby umowa bazylejska, i tak dalej, i tak dalej. To, co po ostatnim kryzysie zwłaszcza było tym finansowym. No to jest fajne może, to powinno być robione, tylko ja mam takie wrażenie, może się mylę, że zdecydowana część tych regulacji są to regulacje retrospektywne. Czyli one mówią, co trzeba zrobić, żeby to się już nie powtórzyło. Ale pojawi się coś innego, więc też warto patrzeć na ewentualnie prospektywnie, co mogłoby się złego stać i pod to też próbować tworzyć regulacje, co nie jest takie proste. No sądzę też, że one powinny być ewidentnie skrojone na potrzeby konkretnych grup użytkowników, czyli to, co pan któryś mówił z panów, że to nie jest tak, że jest ogólna dyrektywa unijna i ona ma wystarczyć. Absolutnie nie, bo przecież są różni odbiorcy tych regulacji. Nawet na rynku finansowym. To jest gospodarstwo domowe, jest jednym z odbiorców. Drugim odbiorcą jest instytucja finansowa. Trzecim wreszcie nawet przedsiębiorstwo, które działa w dużym stopniu na rynku finansowym. I rzeczywiście tam też może być przez to poszkodowany przez jakieś na początku nieetyczne, a później być może bezprawne działanie. Takie jest moje zdanie. Jeśli można, bo ja tam podniosłem rączkę. Ja bym chciał tylko jedną rzecz jeszcze taką zwrócić, na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo mówimy o czymś takim jak etyczna sztuczna inteligencja, ale prawda jest taka, że te wszystkie normy etyczne, te 7 założeń, które opracowała komisja dotyczących Trustworthy AI, to są wytyczne, które są kierowane tak naprawdę do człowieka. Bo jeżeli byśmy sobie prześledzili tak naprawdę, w jaki sposób powstają algorytmy, jakie powinny być założenia tak naprawdę, no to prawda jest takie 2 najważniejsze rzeczy, czy 3 najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, cel jest określony przez człowieka, czyli on musi być etyczny. Druga rzecz jest taka, że algorytm działa pod nadzorem tego człowieka, prawda? Czyli ten człowiek też musi działać etycznie, żeby móc ewentualnie korygować działanie tego algorytmu. I trzecia rzecz to jest to działanie dla tego well-being człowieka, tak? Czyli to jest to, że wszystko to, co robi algorytm, musi być z korzyścią dla tego człowieka, czyli to też musi być w jakiś tam sposób etyczne. W związku z tym ja jeszcze mam takie przemyślenie, bo ostatnio nawet napisałem na ten temat taki dość pokaźny artykuł, że trzeba też sobie zacząć zadawać pytania w kontekście właśnie różnych kodeksów
etycznych, które są rzeczywiście draftowane dla człowieka, ale coraz bardziej uwzględniasz te kwestie właśnie dotyczące wykorzystania tych wszystkich nowych technologii, prawda? Czyli to też powinno gdzieś w tych kodeksach etycznych się znaleźć, to po pierwsze, a po drugie trzeba coraz bardziej edukować ludzi na wszystkich poziomach, to znaczy zaczynając od najmłodszych ludzi, nawet na wieku przedszkolnym, poprzez oczywiście nawet też pracowników instytucji, w tym zakresie, bo bez tego możemy tworzyć sobie najbardziej rozbudowane kodeksy, praktyki, regulacje, które będą wymagały od nas działania etycznego, dokładnie sobie je definiować, czym jest zachowanie etyczne, ale to nie będzie działało. Bo najważniejszy w tym wszystkim jest ten człowiek, co jest zgodne z tym, przepraszam za psa gdzieś tam, to nie mój, co jest zgodne jakby z tym takim podejściem do sztucznej inteligencji w postaci human-centric. Jeszcze pan mecenas Doruski. Tak, ja sobie pozwolę właśnie zwrócić uwagę, na jakby połączyć trochę wypowiedzi wcześniejsze pana doktora Nowakowskiego i pana profesora w zakresie tego, jako właśnie spojrzenia prawnego i kiedy to prawo tak naprawdę wchodzi. Tak jak idealnym przykładem jest tutaj RODO. Kiedy tak naprawdę ludzie zaczęli się przejmować ochroną danych osobowych? Jakby pojawiła się sankcja do 5% przychodu grupy oraz 20 milionów. Jakby, i tutaj jest jakby rzeczywistość jest dosyć jakby brutalna. No, w sytuacji, kiedy będziemy mieli przepisy i właśnie pewność prawa, która będzie w stanie regulować się, która będzie w stanie tak naprawdę skutecznie nadzorować, pewnie regulować pewne zagadnienia i też jakby być też w jakiś sposób na tyle precyzyjne, żeby dotyczyć pewnych stanów faktycznych, to wtedy będziemy mieli tak naprawdę efektywne i etyczne AI. Jak, w jakiś sposób będziemy, gdzie te normy etyczne będziemy wskazywać, czy one będą w normie w prawie miękkim, tak jak ja bym sugerował, no bo jednak, no nie wiem, nawet spojrzymy na, znaczy jakby kwestia w ogóle wkładania pewnych elementów etycznych do prawa unijnego jest cały czas sporna przez zarówno prawników, jak i po prostu jak i politologów, jakby dla wielu ludzi. To jest kwestia wtórna, ale jednak trzeba patrzeć z perspektywy pewnej efektywności prawa i możliwości wykonywania i efektywności tych mechanizmów. Więc tak naprawdę rozmowa o etyczności jest rozmową też o odpowiedzialności i rozmową w dalszej perspektywie o sankcjach. I myślę, że to jest też takie dobre z mojej strony przynajmniej podsumowanie. Super. Dziękuję bardzo. Pan doktor Nowakowski ma łapkę w górze, czy już? Nie, cały czas to było po prostu. Okej, okay. Dobrze, super. Zmierzamy tak naprawdę trochę już czasowo do końca tej naszej dzisiaj okrojonej czasowo debaty. Pojawiło nam się jedno pytanie na czacie i wydaje mi się, że najodpowiedniejszym adresatem tego pytania w obszarze RODO będzie pan mecenas Derulski. Czy, nie wiem, czy mam przeczytać na głos, czy mógłby pan przeczytać sobie to pytanie właśnie dotyczące RODO. Jeszcze sprawdzam tutaj na czacie indywidualnym, ale nie widzę. Znaczy może przeczytajmy na głos ze względu na to, że nagrywa nam się to spotkanie. Dobrze, jasne, to ja pozwolę sobie przeczytać. Mam pytanie odnośnie powiązania sztucznej inteligencji z RODO i prawem do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych z artykułu 22 w kontekście na przykład oceny zdolności kredytowej. Jak jednak w praktyce zagwarantować taką ludzką interwencję wobec braku transparentności i złożoności algorytmów na podstawie których podjęto decyzję, na przykład przy odwołaniu od decyzji? No to jest bardzo skomplikowane pytanie, jeżeli chodzi o kwestie praktyczne. Też na ten temat wypowiadała się grupa robocza. Przede wszystkim to jedno to jest kwestia spojrzenia z perspektywy artykułu 22, drugie to jest spojrzenie z perspektywy artykułu 105a prawa bankowego, więc tutaj jakby też powinniśmy się posilić jakby tą doktryną w tym zakresie. No i jakby tutaj jakby wprost też należy wskazać, że jeżeli tak naprawdę człowiek, to też można powiedzieć tak jakby zakrajając granicę tej decyzji podejmowanej przez człowieka, jeżeli tak naprawdę efektem człowiek tylko przybija pieczątkę tak naprawdę, no to mamy do czynienia tak naprawdę z automatyzowaną decyzją. No, kiedy powinniśmy tak naprawdę uwzględniać inne tak naprawdę czynniki, inne zagadnienia, które niż te, które wynikają tylko i wyłącznie przy nich, niż też te, które są analizowane przez maszynę. No i też to jakby tak naprawdę każda z tych decyzji
powinna oceniana być w indywidualnym stanie faktycznym. No i jakby tak na tak złożone abstrakcyjne pytanie mogę tak naprawdę tylko odesłać do wytycznych grupy roboczej w kontekście artykułu właśnie 22. No a tak w innym zakresie, no jakby tutaj myślę, że możemy też te zagadnienie rozwinąć przy następnej możliwej okazji części drugiej tej dyskusji. No. Świetnie. To ja, ponieważ no już nawet przekroczyliśmy ten nasz dzisiejszy czas, myślę, że no w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim panelistom za wspaniały wkład. Myślę, że bardzo znamienne i istotne jest to, że w kontekście treści regulacji, którą dzisiaj omawialiśmy, tak dużo uwagi poświęciliśmy kwestiom etycznym i tak naprawdę też przed samym panelem, jak kontaktowałam się z poszczególnymi panelistami, muszę przyznać, że jakby każda osoba podkreśliła, że chciałaby te kwestie etyczne związane ze sztuczną inteligencją też w ramach tego panelu poruszyć, co na pewno no, należy uznać za bardzo dobre i ważne, dlatego że to są to kwestie, które, tak jak powiedziałam, wydaje się, że musimy wziąć niejako przed nawias, a wszystkie takie drobniejsze techniczne szczegóły dotyczące regulacji gdzieś tam są na drugim planie. Na pewno tych pozytywnych i dobrych efektów stosowania sztucznej inteligencji na rynku finansowym, ale nie tylko, jest bardzo wiele. Natomiast myślę, że co rusz jakby zdajemy sobie sprawę też z takich sytuacji faktycznych, które jednak ujawniają pewne ułomności sztucznej inteligencji, których byśmy się nawet no jakby nie spodziewali. I tutaj pozwolę sobie zakończyć swoją wypowiedź zaczerpniętą dzisiaj anegdotką, można powiedzieć, z kolejki, kiedy oczekiwałam na swoją drugą dawkę szczepienia. Dzisiaj był taki ogólny dzień szczepienia panelistów najwyraźniej. W każdym razie właśnie czekając w kolejce usłyszałam historię, następnie ją zweryfikowałam o tym, jak w którymś stanie w Stanach Zjednoczonych kolejka do szczepień, jakby uprawnionych do szczepień była właśnie ustalana przez specjalnie zaprojektowany w tym zakresie algorytm, który miał za zadanie zaszeregować chętnych do szczepienia według potrzeb, tak? Czyli krótko mówiąc, pierwsi mieli być ci, którzy są pod względem zdrowotnym najbardziej narażeni. I tutaj jednym z takich podstawowych instrumentów, którymi się posługiwał ten algorytm, były dane dotyczące tego, ile dana osoba wydaje rocznie na opiekę zdrowotną. No i efekt tego zaszeregowania był oczywisty, był taki, że no, w pierwszej kolejności szczepiły się osoby bardzo zamożne, białe, które po prostu no, rokrocznie wydają bardzo dużo na opiekę zdrowotną, bo mają ku temu środki, a osoby naprawdę no, potrzebujące gdzieś tam w tak zaprojektowanym algorytmie zostały na szarym końcu. Więc nie chcąc tutaj na koniec tej dyskusji zasiewać jakiegoś takiego ziarenka negatywnego myślenia o sztucznej inteligencji, bo myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy w gronie osób, których no nie wiem, czy chcemy zakwalifikować jako zwolenników, ale przynajmniej jako osoby, które są w stanie w sposób cywilizowany o sprawach sztucznej inteligencji rozmawiać, bo to też nie zawsze w tych debatach ma miejsce, to na pewno w każdym kontekście i też w tym kontekście rynku finansowego spojrzenie od strony potencjalnych zagrożeń no musi mieć miejsce, żeby móc myśleć o zaprojektowaniu odpowiedniej regulacji prawnej, która te zagrożenia będzie odpowiednio adresowała. Więc ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za obecność tak licznej rzeszy studentów i zapraszamy na tak zwaną dogrywkę, jak już wszyscy będą czuli się po szczepieniu dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Aniu, dziękuję Ci bardzo za przygotowanie
tego spotkania i za zmoderowanie go, a oczywiście panelistom dziękuję za to, że zdecydowali się wziąć w nim udział i że podzielili się swoimi przemyśleniami na te tematy. Co do spraw organizacyjnych, no tak jak już tutaj było wspomniane, planujemy dogrywkę, ale termin ustalę dopiero z prelegentami, też zaczekam na sygnał od profesora Szostka i od mecenas Iskry, że czują się już dobrze. Także będę Państwa na pewno o tym informować. A teraz dodam jeszcze, że w naszym już ustalonym wcześniej harmonogramie kolejne spotkanie wypada 19 maja o godzinie 18 i będą to dwa wykłady. Pierwszy poprowadzi doktor habilitowany Piotr Pinior, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Jego temat to obowiązek lojalności i zasada Business Judgment Rule. A drugi wykład poprowadzi profesor Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego temat to projekt prawa holdingowego, perspektywa autora projektu. Pewnie pamiętają Państwo bardzo ciekawą dyskusję na temat tego projektu oraz dwa wykłady, które odbyły się wcześniej i były raczej mocno krytyczne w stosunku do projektu, więc mam nadzieję, że będą Państwo zainteresowani usłyszeniem także drugiej strony i może wdaniem się w jakąś dyskusję pod koniec tego spotkania. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie dzisiejsze i zapraszam w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.